Po szpiku ja pół godziny temu rozmawiałem z dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa Stanisławem Dylongiem, doktorem Stanisławem Dylongiem, który no jakby powiedział, że jest im też bardzo ciężko pracować. Dlaczego? No niestety ich choroba też nie omija, ich nie omijają kwarantanny, ale tak samo normalnie z dużym dystansem do tego podchodzą krwiodawcy, którzy, ja uważam, że to są bohaterowie czasów pokoju i jeżeli ktoś oddaje 100 czy 200 litrów krwi, a takich w Polsce ludzi mamy, to myśmy przede wszystkim o tych bohaterach powinni mówić. Jeżeli mówimy o jakichkolwiek pomnikach, to to są ludzie, którzy oddają krew i nic za to nie żądają. A ta krew ratuje życie niejednej osobie. No mówiąc wprost, jest to, mówiąc najprościej, kropla życia. W ubiegłym roku także zaprosiliście Państwo do współpracy Motomikołajów, motocyklowych dawców szczęścia, którzy poruszają się na swoich jednośladach i pomagają. Rozumiem, że w tym roku ta współpraca na tyle dobrze się układała, że w tym roku zaowocowało to kolejną edycją. Ona się zawsze dobrze układała, nie tylko normalnie przy Dar za dar, przy tych akcjach, które robimy, to się też włączają Lasy Państwowe i przekazują choinki dla tych krwiodawców, którzy w tym czasie oddają krew, ale przy różnych innych okazjach, gdzie szereg różnych ciekawych rzeczy żeśmy organizowali, między innymi pokazywaliśmy, czym się mogą kończyć wypadki i dlaczego ta krew jest potrzebna. To nie tylko są Mikołaje, ale to jest codzienne, normalnie życie, gdzie różnie ludzie oceniają motocyklistów, natomiast ja ich oceniam, że to są ludzie bardzo dobrego serca, którzy potrafią pomagać, dbają o innych i zabiegają o to, żeby ci, którymi się nie ma kto opiekować, no, mieli trochę radości w tym okresie przedświątecznym, a szczególnie normalnie teraz, jak jest Mikołaj, gdzie utrudniony jest dostęp do tych dzieci, gdzie te dzieci po prostu zdalnie chodzą do szkoły, czy tam uczą się zdalnie. Także to są wszystko rzeczy, które jakby robimy. Ja, jeżeli mogę z tego miejsca, to serdecznie bym chciał wszystkim tym ludziom dobrego serca, którzy chcą pomagać innym albo pomagają innym, podziękować. Panie Mieczysławie, no to pytanie, jak ta pandemia zmieniła także Państwa działania, jak tegoroczne akcje po prostu będą wyglądały w odniesieniu na przykład także do partnera, o którym Pan wspominał, czyli Lasów Państwowych? No niestety Lasy Państwowe są gotowe do pomocy, natomiast musimy pewne reguły przestrzegać i tutaj jest pewien kłopot, bo ograniczenia na przykład w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa, gdzie w tej chwili w pomieszczeniach, gdzie przyjmowano tylko krew, to teraz trzeba jeszcze wypisywać różnego rodzaju wnioski dotyczące COVID-u, no, mieć możliwość, żeby ci ludzie chwilę odpoczęli. To są pewnego rodzaju utrudnienia, ale mam nadzieję, że tą akcję będziemy prowadzić i przyrzekliśmy sobie z Lasami Państwowymi, że nie będziemy ich tak szybko kończyć, że będziemy po prostu, ile tylko będzie możliwe, wspomagać. Dostaliśmy wykaz terenów, gdzie Regionalne Centrum Krwiodawstwa będzie krwiobusami wyjeżdżało i tam ta przestrzeń jest większa, gdzie można ewentualnie próbować te choinki wręczać tym ludziom. Będziemy to starali się robić. No, ale my nie chcemy skończyć tylko... Przepraszam jeszcze, my nie chcemy skończyć tylko na świętach, my chcemy po prostu tą akcję kontynuować, żeby powstawały tak zwane lasy krwiodawców, gdzie Lasy Państwowe będą dostarczały normalnie sadzonki, drzewka, a krwiodawcy będą swoje drzewka ku pamięci sadzili. No to w takim razie ja bardzo mocno trzymam kciuki, Panie Mieczysławie, żeby wszystkie te plany udało się zrealizować. Więcej oczywiście informacji nasi widzowie znajdą na www.kroplarzycia.pl. Panie Mieczysławie, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś w naszym studiu. Ja również bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam 6, jeżeli się da, z zachowaniem określonych rygorów pandemicznych pod sklep Biedronka, ulica Mikołowska 42D. Wszystkich krwiodawców i wszystkich, którym jest dobro serca najważniejsze dla innych. Bardzo serdecznie dziękuję również telewizji i wszystkim tym, co wspierali tą akcję. No trudno mi wszystkich wymienić, ale my wymienimy ich na stronie. Bardzo dziękuję w takim razie, Panie Mieczysławie. Państwa oczywiście odsyłamy pod ten adres, żeby dołączyć tam 6 grudnia. A ja jeszcze jestem zobowiązany, żeby przypomnieć nasz numer telefonu 32 25 95 400. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do kontaktu telefonicznego. Możemy wymienić się na przykład pomysłami na to, co podarować swoim bliskim z okazji zbliżających się świąt i zbliżającego się Mikołaja. A skoro już o prezentach mowa, to teraz felieton Anny Drindy, która postanowiła pochodzić po naszej telewizyjnej kuchni i podpytać o wymarzone prezenty naszych kolegów i koleżanki.